Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Msza święta ofiarowana jest za zmarłą Zofię Oszmaniec. Połóżmy jej imię na ołtarzu i prośmy o miłosierdzie Boże dla niej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym pozdrowieniem, moi kochani, chciałbym podkreślić to dzisiejsze wydarzenie, które rozpoczyna czas niezwykły. Otóż rozpoczynamy dniem dzisiejszym misje święte w naszej wspólnocie parafialnej. Czas Bożej łaski, czas jeszcze większego zacieśnienia naszej więzi z Chrystusem. Myślimy też o tych, którzy są z nami dzisiaj i również serdecznie chciałbym powitać w naszej wspólnocie ojców redemptorystów, którzy ten czas będą z nami przeżywać swoim słowem i swoim doświadczeniem, będą się z nami dzielić. Jest z nami ojciec Ireneusz, również jest z nami ojciec Jerzy. Serdecznie ich witam. Moi kochani, zachęcam rzeczywiście do takiego bardzo głębokiego przeżywania tego czasu poprzez takie zasłuchanie się w słowa, które dzisiaj i przez cały tydzień będziemy słuchać. To będzie też czas naszego pojednania się z Panem Bogiem poprzez sakrament pokuty. To będzie również czas, kiedy nasi cierpiący, chorzy będą mogli również spotkać się z Chrystusem w spowiedzi i komunii świętej. Jeszcze raz prośmy dobrego Boga, żebyśmy mogli ten czas naprawdę owocnie wspólnie przeżyć. I jest tak, że na czas rekolekcji czy na czas misji w taki sposób symboliczny każdy proboszcz przekazuje tę władzę duchową ojcu rekolekcjoniście czy misjonarzom. Ja to uczynię poprzez włożenie stuły, która jest tutaj na ołtarzu, tutaj na ramiona ojca Jerzego. Kochani, bardzo serdecznie dziękujemy za słowa powitania, przyjęcia nas do waszej wspólnoty. To Pan Jezus właśnie po swoim zmartwychwstaniu rozesłał uczniów do miast i wiosek, aby głosili Słowo Boże. I to się spełnia dzisiaj w waszej parafii. Przybywają misjonarze, aby głosić Boże Słowo. Kochani, misje święte w parafii są co jakiś czas. Po to, aby rzeczywiście tak bardzo osobiście umówić się z Chrystusem na zbawienie na niebo. To jest bardzo ważny czas. Umówić się z Chrystusem tak osobiście właśnie na niebo. Dlatego, kochani, was bardzo serdecznie witamy i prosimy was, abyście towarzyszyli nam w czasie tych misji, a my będziemy wam przybliżać Jezusa Chrystusa. Otwórzcie serca i umysły dla Pana Boga. Drodzy, wnieśliśmy tutaj ze sobą paschał. Zobaczcie, on jeszcze nie jest zapalony. Na oczach was wszystkich ten paschał za chwilę będzie płonął. A płonący paschał przypomina obecność Chrystusa zmartwychwstałego Pana pośród nas. To Chrystus będzie gospodarzem tych misji świętych. W tym momencie ojciec misjonarz zapala paschał, powie te słowa światło Chrystusa, a my całym sercem odpowiedzmy Bogu niech będą dzięki. Świ-
światło Chrystusa. Ten paschał postawimy przy ołtarzu i przez całe misje święte, bo to jest wyjątkowy czas w parafii, będzie on płonął, będzie nam przypominał, że gospodarzem tych misji jest Jezus Chrystus. Kochani, jest też na ołtarzu Ewangeliarz, Słowo Boże, Księga Pisma Świętego. Proszę, by misjonarz w tym momencie ten Ewangeliarz wziął i by go otworzył na oczach nas wszystkich. Otwarte Pismo Święte niech nam przypomina, że Bóg zaczyna do nas w tych misjach świętych mówić. Drodzy, doskonale wiemy, że w Kościele nic nie dzieje się bez pomocy Ducha Świętego. To Duch Święty kieruje Kościołem, ludzkimi ustami i umysłami. Dlatego wyciągmy teraz dłonie, kochani, tak jak misjonarz wyciąga, może nawet i przymknijmy oczy i prośmy Ducha Świętego. Jesteśmy w świątyni pod Jego wezwaniem. Niech On na nas stąpi, niech oświeci nasze serca i umysły. Wezwijmy Ducha Świętego. Waszego księdza proboszcza, aby w imieniu nas wszystkich, całej parafii, która rozpoczyna misje święte, zaniósł modlitwę do Boga w Trójcy Świętej Jedynego o owoce tych misji świętych. Ale zanim odmówię tę modlitwę, takie króciutkie ogłoszenie z tej racji, że rozpoczynamy nasze misje również odpustem uroczystym ku czci świętego biskupa Stanisława w Potoczku. Zaraz z ojcem Jerzym i z panem organistą pojedziemy do Potoczka, a kończymy w niebowstąpieniem pańskim i uroczystością pierwszej komunii świętej w naszej parafii. Msza święta o godzinie 11:00. I mam taką gorącą prośbę, żeby osoby, które w tym tygodniu zamawiały mszę świętą, żeby sprawdzić, bo jest inna organizacja mszy świętych, i zobaczyć, o której msza święta, a szczególnie mam prośbę, by osoba, która zamawiała mszę świętą na przyszłą niedzielę o 11:00, że ta msza święta jest w sobotę. Módlmy się. Duchu Święty, Stworzycielu, któryś u zarania Kościoła Świętego na apostołów i wiernych widzialnie zstąpić raczył, by ich umysły oświecić, serca zapalić i w wierze utwierdzić, a życie ich uświęcić. Błagamy Cię, stąp i na naszą parafię w czasie misji świętych i napełnij nas swoimi darami.
oświecaj w wątpliwościach. Otwórz serca nasze na dar słowa. Wyprowadzaj z błędów. Dźwigaj z grzechów naszych. Jednocz nas wzajemną chrześcijańską miłością. Abyśmy wszyscy wsparci Twoją łaską podczas tych świętych misyjnych dni odnaleźli nowe życie. I jako jedna rodzina dzieci Bożych żyli we wzajemnej miłości i jedności świętej. I tak oddając Bogu świadectwo naszego życia, doszli do szczęśliwej wieczności, gdzie będziemy składać nieustanne dziękczynienie i chwałę Bogu Ojcu za dar stworzenia. Chrystusowi Panu za dar odkupienia i Tobie, Duchu Święty, za dar uświęcenia na wieki wieków. Amen. Wychwalajmy Boga, śpiewając chwała na wysokości Bogu. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy w tych radosnych dniach gorliwie oddawali cześć Chrystusowi zmartwychwstałemu. Niech misterium paschalne, które wspominamy, przemienia nasze życie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Miłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym bardziej odchodzili ode mnie, a składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości.
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. Mój lud jest skłonny odpaść ode mnie. Wzywa imienia Baala, lecz o nim nie przyjdzie z pomocą. Jakże cię mogę porzucić, Efraimie, i jak opuścić ciebie, Izraelu? Nie chcę, by wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę, albowiem Bogiem jestem, a nie człowiekiem. Pośrodku ciebie jestem ja, święty, i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto Słowo Boże. Boga żywego pragnie moja dusza. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Z daleka spostrzegasz moje myśli i znasz wszystkie moje drogi. Ty ze wszystkich stron mnie ogarniasz i kładziesz na mnie swą rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza, tak wzniosła, że pojąć się nie mogę. Ty bowiem stworzyłeś moje wnętrze i utkałeś mnie w łonie mej matki. Sławię Cię, żeś mnie tak cudownie stworzył. Godne podziwu są Twe dzieła. Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawiła się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest miłością. Kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja. Jest miłością i
wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Siostry i bracia, jeszcze raz was bardzo serdecznie witam. Drodzy, dziękuję też księdzu proboszczowi za wydrukowane programy tychże misji świętych, które są też w waszych domach, są też na stronie internetowej. I drodzy, tak bym was prosił, żebyście może tę kartkę z tym programem położyli w pokoju obok gdzieś, Pismo Święte, różaniec, bo jest to takie zaproszenie osobiste na te misje święte. Drodzy, o programie powiem za chwilę po kazaniu, ale to, co jest ważne w programie, to temat każdego misyjnego dnia. Dzisiaj, zobaczcie, mamy bardzo ważny temat: Bóg jest miłością. I zaraz w tym temacie zanurzymy się razem. Bóg jest miłością. Bardzo ważny temat. Siostry i bracia, to właśnie w czasie misji świętych misjonarze mają obowiązek wygłosić kerygmat wiary w danej wspólnocie parafialnej. Co to znaczy? Mają obowiązek przypomnieć podstawowe prawdy wiary. I jeśli ktoś na przykład nie zna Chrystusa, żyje na terenie parafii, a pragnie Go spotkać, to gdy będzie słuchał Bożego Słowa, to Jezusa ma rozpoznać. Kochani, jeśli się komuś życie poplącze, a wielu z nas ono się nieraz plącze, tak jest, to w blasku Bożego Słowa, słuchając tego Słowa, człowiek ma rozpoznać prawdziwą drogę, która prowadzi do nieba. I tak jest, gdy się słucha Bożego Słowa. A siostry i bracia, wy, którzy tak praktykujecie wiarę, jesteście w każdą niedzielę na mszy świętej, to siostry i bracia, przez misje święte macie właśnie umocnić to swoje życie z Jezusem Chrystusem i macie sprawdzić drogę swojego życia, czy ona rzeczywiście prowadzi do nieba. I dzisiaj, siostry i bracia, zobaczcie, mamy na samym początku taki temat: Bóg jest miłością. On jest bardzo ważny. Siostry i bracia, gdyby nie miłość Boża, nie mielibyśmy życia. Na pewno nie mielibyśmy nieba. Ale Bóg nas naprawdę kocha.
I drodzy, żeby ten temat dobrze zrozumieć, pozwólcie, że tak na chwilę wszystkich was zaproszę, kochani, do Starego Testamentu. Tam na kartach Starego Testamentu mamy opisane życie, jak ludzie są bardzo szczęśliwi, jak pięknie żyją z Bogiem, niczego im nie brakuje, a wszystko zepsuło się za namową szatana, kiedy ludzie odwrócili się od Boga, zaczęli żyć bez Pana Boga. Siostry i bracia, to ludzkie życie zamieniło się w straszny koszmar. Przed całym rodzajem ludzkim, jak czytamy na kartach Starego Testamentu, zamkło się niebo. I jak się ludziom żyło? Dosłownie strasznie. Czytamy o tym życiu właśnie w piśmie Starego Testamentu, że ludzie zaczęli się mordować, zaczęło się oszukiwanie, okradanie, wyzyskiwanie. A siostry i bracia, jeśli dzisiaj przyjdzie nam żyć też w takim środowisku, gdzie się morduje drugiego człowieka, gdzie się go okrada, oszukuje, to się nam też nie chce żyć. I zobaczcie, ludzie Starego Testamentu, jak ja to mówię, poszli do głowy po rozum, zaczęli się gromadzić starsi i młodsi, nie mieli kościoła, nie było Jezusa. Oni stawali, patrzyli w niebo i wołali do Boga: Boże, to Ty ten świat stworzyłeś. W tym świecie stworzyłeś nas. I ludzie do Boga mówili tak, cytuję teraz Pismo Święte: to myśmy zgrzeszyli. To myśmy się, Boże, od Ciebie odwrócili. Ulituj się nad nami. Ześlij nam kogoś, kto to wszystko naprawi. I drodzy, najpiękniej to ludzkie wołanie wyrażone jest w pieśniach adwentowych, kiedy ludzie błagają, aby przyszedł na ziemię Jezus Chrystus. Tak błagali ludzie Starego Testamentu, żeby Bóg się ulitował i by zesłał na ziemię kogoś, kto to wszystko naprawi. Siostry i bracia, dla mnie to jest bardzo ważne, że widzisz, Bóg słucha człowieka. Bóg słuchał tych biednych ludzi, przed którymi było zamknięte niebo i wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przyobiecał ludziom, że ześle na ziemię swojego Syna, który przyjdzie i to wszystko naprawi. Siostry i bracia, przyjście Chrystusa jest zapowiedziane przez proroków wiele wieków przed narodzeniem Chrystusa. To Bóg powiedział, że się narodzi w Betlejem. To przecież maleńkie miasteczko. Że się narodzi z przeczystej dziewicy. My dzisiaj wiemy, że się narodził z przeczystej dziewicy Maryi. I drodzy, tak jak Bóg zapowiedział, tak też się stało i o tym wszyscy doskonale wiemy, że przyszedł Jezus Chrystus na ziemię, narodził się w Betlejem z przeczystej dziewicy, której było na imię Maryja, i przyszedł, aby nas zbawić. I teraz, siostry i bracia, popatrzcie się, przyszedł czas,
kiedy Jezus poszedł na krzyż i poszedł z naszymi grzechami. On był bez grzechu. Popatrzcie, jak bardzo Bóg kocha człowieka. Wiesz, jak powinno być? Każdy z nas, począwszy od ojca misjonarza, który to kazanie głosi, powinniśmy na krzyżu cierpieć za swoje grzechy, jeśli chcemy do nieba się dostać. A popatrzcie, co miłość Boża sprawiła. Jezus wziął nasze grzechy, oszczędził nam cierpienia i poszedł z moimi i twoimi grzechami i za te grzechy całego rodzaju ludzkiego zapłacił, odkupił nas, czyli na nowo otworzył nam wszystkim drogę do nieba. Siostry i bracia, czujecie temat? Bóg jest miłością, jak On nas bardzo kocha. A siostry i bracia, popatrzmy się dalej. Kiedy Chrystus cały siebie złożył w ofierze na drzewie krzyża, to przecież On pragnął, żeby Go złożono do grobu. Wiesz po co? Żeby każdemu z nas pokazać drogę naszego życia, że idzie się od poczęcia tak, jak szedł On i się narodził. Myśmy też tak szli. Opuściliśmy serce mamy, bo taka jest kolej życia. Urodziliśmy się do tego życia, które teraz przeżywamy. Ale siostry i bracia, wiemy, że na ziemi nikt z nas wiecznie żyć nie będzie. I zobaczcie, jak bardzo Jezus nas kocha. To On zapragnął, żeby Go złożono do grobu. I kiedy Go złożono do grobu, Żydzi sobie przypomnieli, że On tam gdzieś mówił, że zmartwychwstanie. Mówią, zatoczmy potężny kamień, załóżmy pieczęcie, postawmy jeszcze straż, by przypadkiem kobiety, które tu przyjdą do grobu, nie wykradły jego ciała, bo one potrafią wszystko. I zobaczcie, wybiła chwila zmartwychwstania. Na nic straż, pieczęć i skała. Na grobie Pana się zdała. Chrystus zmartwychwstaje. Największy cud. Siostry i bracia, do tej pory nikt nie zmartwychwstał. Po raz pierwszy zmartwychwstał Ten, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Patrz, jak nas Bóg kocha. Pokazał nam drogę życia do wieczności. Jezus mówi, ja zmartwychwstałem i wy zmartwychwstaniecie. I popatrzcie się dalej. On nas kocha niesamowicie. Siostry i bracia, po swoim zmartwychwstaniu jeszcze przebywał z ludźmi na ziemi. Ludzie go rozpoznawali jako zmartwychwstałego Pana, a jesteśmy już przed wniebowstąpieniem. I Pan Jezus mówi do ludzi, że ja w niebo wstąpię, ale nie zostawię was sierotami. Ja pozostanę z wami i będę przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I zobaczcie, siostry i bracia, Jezus zrobił cudowną rzecz. Pozostał z nami w swoim Słowie i w sakramentach świętych. Tak wczoraj jechałem tu do was i tak sobie myślałem, Boże,
Gdyby Pan Jezus chodził po palestyńskiej ziemi, czy by kiedykolwiek przybył tu do Krasnobrodu, do parafii Ducha Świętego? Nie. Pewnie chodziłby dalej po palestyńskiej ziemi. A zobaczcie, siostry i bracia, On jest z nami. Słuchacie tak pięknie Jego słowa. Zobaczcie, On przyjdzie na ołtarz do nas, złoży się w ofierze. Będziemy Go przyjmować w Komunii Świętej, kto jest już czystego serca. Zobaczcie, siostry i bracia, On tam w Ameryce Łacińskiej, gdzie teraz dopiero wstają, bo jest po 6 rano. Dopiero się im zaczyna niedziela, u nas już jest południe. Ale tam będą sprawowane Eucharystie. Tam są moi współbracia, też misjonarze. Zobaczcie, tam się spotkają z Jezusem. Gdzieś tam w głębokiej Syberii pracuje jeden z moich współbraci. Tam ludzie się spotkają z Chrystusem. Popatrzcie, jak On nas bardzo kocha. I na koniec. Chcę wam wszystkim uświadomić, siostry i bracia, że miłość Boża jest całkiem inna niż nasza. Wiecie dlaczego? Bo człowiek kocha za coś. Tak jest. Kiedyś mi jeden mężczyzna mówi: proszę ojca, ja pracuję w delegacji, ale w piątek to już wracam do domu. I mówi, nawet jakby się mi auto zepsuło gdzieś parę kilometrów przed domem, to bym szedł na nogach. I mówi mi: proszę ojca, cały tydzień na tym jedzeniu, co sobie sami tam mężczyźni ugotujemy, wracam do domu, bo tak jak moja żona gotuje, proszę ojca, to nikt nie gotuje. I ja ją, proszę ojca, za to kocham. Popatrz. Ten pracownik, który tam coś sobie uskwarzył, a przeważnie jest pewnie jajecznica rano i wieczór, bo to mężczyznom najlepiej idzie, chociaż są niektórzy fachowcy w kuchni. Ale najszybciej to idzie, to jak on się wróci do domu, to mu te zupki tak smakują przez te 3 dni. No i ja, proszę ojca, żonę za to kocham. Zobaczcie, najlepsze są dzieci. Taki mały czpiot przyjdzie i błyszczy oczkami do swojej mamusi i mówi: mamusiu, ty wiesz, że ja cię kocham? A mama się tak uśmiecha i sobie myśli, za co ona mnie tak kocha? Już wie. No za co ty mnie tak kochasz? No mamo, wiesz, nie? No wróciłam ze szkoły i wszyscy mi mówią, wiesz, mamusiu, to coś mi kupiła ostatnio, no to jest cudowne, no ładnie w tym wyglądam. Wiesz, mamusiu, ja ciebie kocham. Popatrzcie, to dziecko kocha też za coś. A posłuchaj, jak kocha Bóg. Bóg kocha człowieka miłością bezwarunkową i niezmienną. Zapamiętajcie sobie te dwa słowa. Kocha nas miłością bezwarunkową i niezmienną. Popatrzcie, nawet nieraz od Boga odejdziemy, zgrzeszymy. Bóg cię dalej tak samo kocha, bo jest miłością. On tak tylko patrzy na ciebie, na ciebie, na ciebie, na ciebie. Kiedy ty zmądrzejesz? Kiedy ty do mnie wrócisz? Kiedy się ty zaczniesz modlić? Kiedy zaczniesz prosić? Kiedy staniesz się człowiekiem Eucharystii? Przecież ja dla ciebie przygotowałem miejsce w niebie. Wiesz, On tak kocha człowieka. On czeka na człowieka. I drodzy, dzisiaj w waszej parafii
rozpoczynamy misje święte. Bóg przychodzi do nas, On będzie przychodził przez waszą parafię, przez wasze umysły, przez wasze serca. On będzie prostował ścieżki waszego życia, bo was bardzo kocha. Od naszej strony, kochani, nie zamykajmy serc. Zbawienia nadszedł czas. Gdy Chrystus puka w drzwi, może ostatni raz, może już ostatni raz. Amen. Kochani, i tak wam właśnie chcę powiedzieć, że każdy dzień będzie miał swój niepowtarzalny temat. I chciałbym, żebyście dzisiaj właśnie tak patrzyli nawet na ten program i czytali sobie, że Bóg jest miłością. Jutro, kochani, dotkniemy drugiego tematu. Bardzo trudny temat, ale trzeba się z nim zmierzyć. To jest grzech. Z grzechem człowiek sobie sam nie poradzi. I zobaczycie jutro, jak szczęśliwi będziecie, żeście przyszli do Jezusa. Bo grzech w człowieku zniszczyć może tylko Jezus Chrystus. A zobaczycie, jaką krzywdę wyrządza grzech człowiekowi w drodze do nieba. To jutro. Zobaczcie, w środę dotkniemy tematu wieczności. Tak mocno oprę to kazanie na Chrystusie. Bo przecież On nas o tej wieczności pouczył. I dlatego, siostry i bracia, tutaj w kościele, w Krasnobrodzie, u Ducha Świętego, msze święte będą dla dorosłych dwie. O 8 rano i wieczorem o godzinie 18. Pół godziny wcześniej będzie nabożeństwo majowe. Tak samo dzisiaj, pół godziny wcześniej, przed tą mszą świętą 18, będzie nabożeństwo majowe. Będą też, drodzy, nasze misyjne spotkania w Jacni i w Potoczku, w kościołach filialnych, o godzinie 16 równolegle, bo jest nas dwóch misjonarzy, i będzie jeszcze o 9:30 rano msza święta w DPS-ie. Kochani, na środę jest przewidziana spowiedź święta. Niech te dni, dzisiejszy, jutrzejszy, wtorkowy, nabożeństwo piękne, misyjne, niech nas przygotują do dobrej misyjnej spowiedzi, byśmy wpadli w ramiona kochającego Boga. I tak serdecznie was zapraszam przez was innych na te misje święte i dużo się módlmy nawzajem za siebie. Ja się też będę modlił za was, módlcie się za nas, misjonarzy, i bądźcie takimi dobrymi apostołami tych misji świętych. Powstańmy. Wierzę w jednego Boga. Thank you.
rozpoczęcia misji świętych zwróćmy się do naszego Ojca w niebie we wspólnej modlitwie. Módlmy się za Kościół Święty, aby w trzecim tysiącleciu chrześcijaństwa poprzez prowadzenie misyjnych dzieł nieustannie objawiał ludziom prawdę o kochającym Bogu. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan. Niech rozpoznawanie żywej obecności Chrystusa we wspólnocie wiary będzie dla nas siłą dla ciągłego wzrostu w wierze i wzajemnej miłości. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych spośród naszej rodziny parafialnej, którzy żyją z dala od Boga, aby misyjny czas łaski stał się dla nich nadzieją rozpoczęcia z Chrystusem nowego życia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących, chorych, aby krzyż swojego cierpienia zechcieli ofiarować dla wyproszenia jak najobfitszych owoców misji świętych. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencji tej mszy świętej za zmarłą Zofię Oszmaniec, prosząc dla niej o dar życia wiecznego. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas samych, abyśmy rozpoznając prawdę o przeogromnej Bożej miłości, poprzez czynne zaangażowanie się w misje święte, stali się dla innych świadkami przechodzącego przez naszą parafię Chrystusa. Ciebie prosimy. Boże, który nieustannie w Jezusie Chrystusie objawiasz swoją miłość światu, daj nam gorliwość w pełnieniu Twojej woli, a nasze uczestnictwo w misjach świętych niech stanie się wyznaniem naszej wiary przez Chrystusa, Pana naszego. Cóż Ci, Jezu, dam? Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech wzniosą się do Ciebie nasze modlitwy i dary ofiarne. Oczyść nasze dusze, abyśmy godnie uczestniczyli w sakramentach, które są darem Twojej ojcowskiej miłości, przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha,
przez ofiarę swojego ciała na krzyżu. Dopełnił on ofiary starego przymierza i oddając się za nasze zbawienie, sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi naszymi patronami od chrztu i bierzmowania
i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, bo Twoje jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali zaproszeni na ucztę baranka. Panie, nie jestem godzien,
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, przez zmartwychwstanie Chrystusa odrodziłeś nas do życia wiecznego. Pomnóż w nas owoce wielkanocnego sakramentu i umocnij nasze serca pokarmem dającym zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Kochani, spocznijcie jeszcze ogłoszenia. Tu ksiądz proboszcz nas wita wszystkich bardzo pięknie. Ojca Ireneusza, to ja jestem, ten drugi ojciec z brodą, to jest ojciec Jerzy. Kochani, podałem wam szczegółowy już plan. Kochani, intencje tutaj przeczytam wam, które są w kościele parafialnym o 8 i o 18. Dzisiaj o 18 będzie msza święta w intencji Adama Pakuła. Jest to msza święta gregoriańska i za zmarłą Rozalia Szykulska i zmarłych Szykulskich. W poniedziałek będzie za zmarłego Franciszka, Annę, Andrzeja, Agatę, Klichów, Marię, Szczepana z rodziny Gresztów i druga o rano o 8 za zmarłego Adama Gregorianka. Wieczorem w poniedziałek za Jana Heizer, zmarłą Magdę, Agatę i Kingę. We wtorek za rano o 8 za zmarłego Mirosława Sołtys, zmarłych z rodziny Szpyra i z rodziną. O 18 Gregorianka za Adama, w środę o 8 za zmarłego Adama Gregorianka, o 18 Mieczysław Teterycz i zmarłych z rodziny Łachów, Stodołowiczów i Teteryczów, w czwartek o 8 za zmarłego Stanisława, Annę Stanisława, Bolińscy, Bożena Stopyra, Anna Chwila i o 18 za zmarłego Adama Pakułę. Kolejna msza gregoriańska w piątek o 8 za Adama Gregorianka, o 18 intencja zbiorowa do Bożego Miłosierdzia. W sobotę o 8 dwie intencje Maria Sołtys i Weronika Stanisław, Misztal Jan, Dariusz Jarszak,
jest to msza święta przeniesiona właśnie z 12.05 z godziny 11, bo wtedy macie pierwszą komunię świętą. Tak, później będzie wieczorem za zmarłego w sobotę Adama kolejna msza gregoriańska. No i w niedzielę, drodzy, będzie o godzinie 11 tutaj pierwsza komunia święta i o 18 za zmarłą Sabinę Nawi. Drodzy, życzę wam pięknej niedzieli. Bóg nam daje piękny czas. I niech nam dobry Bóg błogosławi, niech pootwiera nasze serca i umysły i niech On do nas przychodzi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Chwalcie łąki umajone.